Capsaicyna. Chili. Szczypta Scoville. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na kolejnym spotkaniu z ostrością z lokalu. Ja jestem Mike Van T. Ja jestem Epit. No i jesteśmy tutaj dosyć ponadplanowo w Toruniu. Royal India będziemy odwiedzać i... Czyli kuchnia indyjska. Dokładnie tak. Spontanicznie dwa dni temu razem z Arweną, którą pozdrawiamy, tutaj byliśmy, nie w ramach wyzwań czy spotkań, tylko tak spontanicznie i stwierdziliśmy, że no jest to na tyle ciekawy lokal i udało nam się tutaj na tyle, że tak powiem, nasz plan wykonać, mimo że tutaj zapieprzamy, jest to dosyć męczące, ale znaleźliśmy chwilkę, miejsce, żeby wtrącić wizytę w Royal India jeszcze raz ponowną i już tutaj przy oku kamery, że tak powiem. Druga sprawa, po prostu ta restauracja jest kilka kroków dokładnie od naszego zakwaterowania, więc po co wychodzimy, nawet w piżamie można było wyjść w klapkę. No dobrze, może pokażemy tak, Majku, tu jest Royal India, Majku, obróć. Tam widzicie, to dokładnie tutaj paluszkiem pokazujemy drzwi do naszego apartamentu. Znaczy trzeba jeszcze przejść oczywiście podwórze. No do kamienicy. Dokładnie tak. Dobra, to co, wchodzimy do środka i tam w środku już wam powiemy, co dokładnie zamówiliśmy. Okej, jesteśmy już w środku, mamy tutaj zupę. Przypomnijmy, jak zupa jest to? Pikantna z kurczakiem. Pikantna z kurczakiem, po prostu. Aż z automatu myślałem, że ma jakąś swoją oryginalną nazwę, ale jednak nie. A teraz wam przeczytam jej skład. Jest to zupa pikantna z kurczaka, właśnie tak jak było przed chwilą powiedziane, 300 ml. Pikantna zupa z kurczakiem i warzywami z dodatkiem sosu sojowego. To próbujemy w takim razie. Takie czuć właśnie obecność, bym powiedział, sosu nawet sojowego, taką trochę słoności w tym. Jest też taka nuta takiej kwasokawości w tym. Jest to dobra zupa. Po drugiej łyżce już daję na gardło. I tu wspomnieliśmy na wstępie, już tu byliśmy przedwczoraj i próbowaliśmy właśnie dokładnie tą samą zupę. Na razie różnica jest taka, mogę powiedzieć, że na pewno dostaliśmy ją w takim cieple od razu idealnym do spożycia, bo przedwczoraj była, rzeczywiście trzeba było poczekać, aż rozstygnie. Fajna pikantność. Jak byliśmy przedwczoraj, byłbym próbował do zupy gulaszowej, a teraz nie czuję tego posmaku, powiem ci, po której bym powiedział, że jest to podobne do zupy gulaszowej. Jest lekka pikantność cały czas wyczuwalna, od drugiej łyżeczki konkretnie, bo za pierwszą łyżeczką nic i byłem zdziwiony trochę, ale od drugiej łyżeczki już czuję pikantność wyraźną. Naprawdę odpowiada mi to smakowo. Czuć mięso wyraźnie, czuć bardziej teraz, dzisiaj czuję tu taką bardziej kompozycję jakby ziół. Tak, czuć mocno ziół. Teraz i tak jest bardzo dobra, ale przedwczoraj moim zdaniem była lepsza. I chyba była mocniejsza, przedwczoraj była mocniejsza. Też mi się tak wydaje. Jest taki aperitif przed głównym daniem. Dokładnie. Dobra, już leci z nosa, czyli znaczy, że robi robotę. Ja już skończyłem. Bardzo dobra zupka. To już zjedzone. Zobaczcie, jeśli się może nie jakoś tutaj zbyt bogato o niej wypowiedzieliśmy, ale kurczę, no to jest jednak to, że no przyznajemy, że jedliśmy już te dwa dni wcześniej i wtedy myślę, bym lepiej opowiedział. Była jakaś taka bogatsza, więcej było do opowiadania o niej. Tak. Teraz jest dobra, ale kurczę, no nie ma, zabrakło czegoś w niej. Dobrze, no to co? Nie miałabym powiedział tej świeżości, tego nieznanego czegoś. Już ją wiedzieliśmy, jak będzie czegoś się spodziewać po niej. Możliwe, że tak jest. Moi kochani, to czekamy jeszcze teraz na windalu i za chwileczkę widzimy się z powrotem. Okej, jesteśmy tutaj z powrotem, jak widzicie, że mamy tutaj kurczaka. Windalu. Z ryżem basmati. Tak, więc będziemy sobie tutaj nabierać, jakoś podzielimy się na te dwie porcje. Okej, no to już tutaj mamy porcję podzieloną. Wiem, że niektórzy może już się będą burzyć, że tak się nie powinno jeździć w ogóle, znając tutaj niektóre z waszych, że tak powiem, podejść. Oj, zgasła nam chyba świeczka z jakiegoś powodu, Majku. No, wypaliła się. A chcieliśmy pokazać, że właśnie tutaj w poznańskich lokalach się z tym nie spotkaliśmy. Tutaj jest na takim podstawku, na którym się paliła tutaj w środku świeczka. Takie małe palenisko. Małe palenisko, które utrzymywało tutaj ciepło potrawy. W Poznaniu tego nie widzieliśmy. Dobra, no to konsumujemy w takim razie. Smakuje chyba tak samo. No tylko jak przedwczoraj. Mhm. Czuć taką silną ziołowość w tym jakąś? Jest silna ziołowość, ale mocne uderzenie ostrości takiej od pieprzu, duszącej. Mocne uderzenie lekkiej ostrości. Czuć zdecydowanie kary, obecność kary w tym. Masz rację. Kary bierze góra. Ja nie jestem, nie lubię, znaczy nie, że nie lubię ryżu, ale jednak zdecydowanie w kuchni indyjskiej zdecydowanie bardziej lubię polubiłem te chlebki naan, no ale stwierdziliśmy, że w Poznaniu wszystkie materiały, jakie chyba tam nagrywaliśmy, to wszystkie właśnie z chlebkiem naan. Były z chlebkiem naan, więc stwierdziliśmy, że do odmiany tu weźmiemy ten ryż basmati. Tutaj bardziej już wtedy przypomina też kuchnię azjatycką ten ryż. Ryż jest bardzo fajny, sypki taki, suchy sypki. Azjatycko, Majku, no ale przecież w sumie Indie też w Azji, no nie? Ale wiem, co miałeś na myśli tutaj teraz mówiąc to. Czuję już takie ciepło gdzieś na klasce. No, fajnie jest ciepło. No. Oprócz tego curry tutaj, tej ziołowości też, lekki, minimalny odcień kwaskowości czuję, słodyczy nawet. Dużo się przewija, taki fajny smak tutaj.
I głównie to poczucie jakiegoś takiego mocnego doprawienia ziołami i ta ostrość, która jest na języku, który ją czuję. Zwróciliśmy uwagę, Majku, na to curry. Mhm. I faktycznie curry dla mnie się wybija. No. I ta ostrość, jakby pieprzna, ostrość pojawiająca się tak, jakby tu było dane dużo pieprzu. Jak chodzi o moc, jest w porządku, ale nie jest takie zabójcze. I powiem tak, no, tak jak przeczuwałem o tej godzinie po śniadanku, czuję, że mnie to już syci. A dopiero zjadłem chyba z 5 widelcy, już czuję, że mnie to zapełnia. A kiedy byliśmy tutaj o porze wieczornej przedwczoraj, też miałem problem dokończyć swoją porcję, zanim dokończył Mike. No. Więc zauważyłem, że chyba gdy jestem na obczyźnie, że tak powiem, to chyba mój żołądek się wstydzi i się zmniejsza. Podoba mi się ta ostrość. Mi też pasuje. Lekka. Kościele jest zgrane, że nie mogę wyczuć tych wszystkich smaków tak dużo jak ty. Ja bardziej wyczuwam teraz ten smak, bo w poniedziałek poprosiliśmy o najmocniejszą z możliwych opcji, to nie było aż tak czuć takiej, aż bym powiedział, aż tyle tego, bo ostrość dosyć dużo zasłaniała. Tak, dla mnie nadal tak samo czuję, dużo zasłania ta ostrość. Ale powiem ci, że różnica musi być, bo na języku mi się wydaje, że odczuwam to tak samo jak przez wczoraj, ale z nosa mi nie leci. Na tym etapie już miałem wodospa z nosa, pamiętam chyba. Czuję, przy gorącym przyłyku nawet na brzuchu coś zaczynał czuć, powiem wam. Z ryżu jest zdecydowanie się to łatwiej je. Druga ręka w ogóle jest nieużywana. Ja bym tak wolał chlebek. Ale też jest dobre, bardzo dobre. Chlebek ma swój rok, ale z ryżem też jest zacnie. Okej, zjedliśmy razem, w tym samym czasie można powiedzieć. No i w sumie wszystko już powiedzieliśmy w trakcie, więc będziemy podsumowywać. Generalnie podsumowując nasze wizyty przedwczorajszą i dzisiejszą, można powiedzieć, że jest gites. Jest, polecamy naprawdę. Jak ktoś lubi kuchnię indyjską, się nie zawiedzie, naprawdę dobrze. Tutaj jest naprawdę konkrecik. To nie odstępuje to zupełnie od lokali poznańskich, które nam się podobały. Jedynie wystrój lokalu jest zupełnie inny niż u nas. Dużo czerwieni. W podziemiach, dużo cegły też jest. Ale ma swój ruch, podoba mi się. Podoba mi się muzyka, która jest mniej zdecydowanie inwazyjna niż w Hati. Zdecydowanie, Hati była bardzo taka inwazyjna. To było agresywne brzmienie indyjskie, by nawet wręcz tam rzekł, a tutaj to takie, nawet mi się podobają niektóre te utwory. Większość ci są melodyjne same niż wokalne, nie? Dobrze, no spotkania są po to, żeby właśnie pogadać sobie o różnych rzeczach. Pogadaliśmy właśnie w tym momencie. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Podobało. Mi się bardzo podobało. No, nam się musiało bardzo podobać, skoro dwa razy odwiedziliśmy to miejsce w ciągu dwóch dni. A, i zanim się pożegnamy, byśmy zapomnieli o czymś zupełnie, Majku. Tu paragon się pojawi teraz, obok Majka. Tak, tu gdzieś między nami się to pojawi. No. Między nami? Między nami, tutaj jest, o, widzicie, teraz, o, dobrze. To by było na tyle w takim razie, na ten moment. Ja jestem Sanepid. Ja jestem Ivan T. I widzimy się wkrótce w innych też, wiadomo, spotkaniach, wyzwaniach, lokalach, live'ach, sosach, daniach, różnych rzeczach ciekawych, przekąskach i wiadomo, zawsze mniej lub bardziej ostrych, najważniejsze, żeby ostrych i smacznych i ciekawych. See ya.